Nakaz zasłaniania twarzy w przestrzeni publicznej obowiązuje od 16 kwietnia i mieszkańcy Leszna, co widać na tych ujęciach, go przestrzegają. Warto jednak przypomnieć kilka zasad. Maseczka, szal czy chusta, bo nie ma obowiązku noszenia maseczek, muszą zasłaniać usta i nos, a nie tylko usta. Maseczka czy szal powinny ściśle przylegać do twarzy w okolicy nosa, pod brodą oraz na policzkach. Nie powinniśmy także dotykać maseczki w okolicy nosa i ust. W maseczkach nie powinniśmy przebywać za długo, gdyż sprzyja to rozwojowi na nich bakterii. Dlatego jednorazowe maseczki należy wyrzucić po jednym użyciu, a bawełniane maseczki wielorazowe zdezynfekować. Najprościej zrobić to za pomocą prania w temperaturze minimum 60 stopni. Maseczki można też wygotować lub wyprasować, a nawet włożyć w naczyniu żaroodpornym na kilkanaście minut do nagrzanego piekarnika. Ze względu na konieczność dezynfekcji wielorazowych maseczek warto mieć przynajmniej kilka. W Lesznie można je kupić choćby w Leszczyńskim Banku Żywności, Eurokomforcie czy Zakładzie Krawieckim Tasiemka. Ponadto maseczki można znaleźć w pasmanteriach. Nie jest trudno także zrobić maseczkę samemu, można ją uszyć na maszynie, ale także ręcznie. Warto skorzystać z wielu tutoriali.